Witajcie, drodzy kochani. Robię ten film, ponieważ oglądałem filmy z niezależnej telewizji pana Zagórskiego o pewnej kobiecie, która ma pieczenie, głowa w różnych częściach ciała, nogi. No więc tak, ta pani myśli, że jest po prostu naświetlana jakąś bronią psychotroniczną, że jakieś wibracje są puszczane, jakieś frekwencje, że jakieś opary są tam puszczane na jej mieszkanie, czy to jest w jednym mieszkaniu, czy to jest w drugim mieszkaniu. No oczywiście, drodzy kochani, ja tą sprawę sprawdziłem. Chodzi dokładnie o chip, który jest zaszczepiony w głowie tej pani. Chip, który pochodzi nie z tej cywilizacji, pochodzi ten chip z innej cywilizacji, od innych istot. Dodam, że te istoty nie mają żadnego problemu, by wyglądać tak jak my. Nie mają absolutnie z tym żadnego problemu. Nie zawsze te cywilizacje, które tutaj przylatują, są dobre. Są również złe cywilizacje. Także poczęstowali po prostu takim chipem tą panią. Dlatego ona ma to pieczenie, dlatego mieszkanie może sobie zmieniać 100 razy. Zawsze to pieczenie będzie występować. To nie jest kwestia jakichś oparów. To nie jest kwestia broni psychotronicznej, która jest stosowana na tą panią. Chociaż ona tak myśli może. Czy jakichś oparów, czy jakichkolwiek innych broni, które są stosowane nowoczesne teraz w tych czasach do powodowania chorób u ludzi. Taka broń psychotroniczna oczywiście istnieje. Ja nie będę negował, że broń, która jest na wysyłanie frekwencji, żeby ludzie chorowali, to oczywiście takie coś już istnieje, takie coś już jest zbudowane w różnych częściach naszego świata, czy to są Stany Zjednoczone, czy może Bliski Wschód, czy może tam gdzieś w innych krajach. W każdym razie temat jest bardzo ciekawy, ponieważ to jeszcze raz potwierdza tezę, że istoty z innych planet są sfiltrowane w nasze społeczeństwo i ludzie po prostu dostają wariacji. Jakieś dziwne wypryski na twarzy, jakieś dziwne bóle głowy, jakieś piski w głowie. A to wszystko podczas nocy po prostu jest zaszczepiany chip. I ten chip funkcjonuje w taki sposób, a nie inny, że czujemy jakieś parzenie w różnych częściach naszego ciała, że mamy jakieś wypryski, że czujemy nudności, że nie możemy się skupić, nie możemy się skoncentrować. To właśnie są typowe objawy zainstalowania chipa w organizmie. A co do tej pani, to po prostu radzę jej, żeby się udała do jakiegoś jasnowidza, jakiegoś specjalisty, który jest dobrym jasnowidzem, żeby ją obejrzał dokładnie i stwierdził, w którym miejscu znajduje się ten chip, żeby po prostu ten chip został operacyjnie usunięty z jej ciała. I wówczas zobaczy zupełnie, poczuje się lepiej, zobaczy różnicę między tymi latami, kiedy czuła się bardzo fatalnie, bardzo źle, miała te wypryski, miała te pieczenie i tak dalej. I w momencie, kiedy już po prostu chip został usunięty, już nie jest w jej ciele, już zupełnie zmienia się skóra, już nie ma tego pieczenia, już nie ma tych bólów. Także, drodzy kochani, jeszcze raz was przestrzegam, że te istoty się filtrują bardzo obficie w nasze społeczeństwo. Wielokrotnie myślimy, że jest jakiś mężczyzna, jakaś babcia, jakiś dziadek, jakieś dziecko i nie jest dziadek, nie jest dziecko, nie jest babcia, nie jest jakiś facet, nie jest kobieta. Są istoty z innych planet sfiltrowane w nasze społeczeństwo ludzkie. Niekiedy te istoty przybierają kształt ludzki, a nic z człowiekiem oczywiście nie mają wspólnego. W inny sposób oddychają, w inny sposób w ogóle reagują na pewne rzeczy. I to jest właśnie taka informacja w związku z tym filmem, który był na niezależnej telewizji. Oczywiście ja do tego doszłem przez badania radiestezyjne. Pierw badałem, czy to ktoś coś robi, czy ktoś ewentualnie naświetla ją jakąś bronią psychotroniczną. Oczywiście wychodziło, że nie. Potem weszłem w badania, czy to jest jakaś osoba, którą śledzi i z naszej cywilizacji, czy coś takiego, czy jakiś serwis inteligencji, czy cokolwiek innego. Oczywiście wyszło, że nie. Tak, to wówczas zbadałem coś innego i wyszło, że oczywiście są to stwory z innej cywilizacji, które po prostu prześladują tą kobietę i tak się po prostu wyżywają na ludziach. To by było na tyle, drodzy kochani. Jeszcze raz wam proponuję nasz Aronit, który jest na linku pod YouTube. Dziękuję państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.